Nie, nie, nie! O, nie złapałem się góry. God damn it! O, nie, nie, nie. Uspokój się, uspokój się. Co ty pierdolisz? La Luna, co ty pierdolisz? Siema, siema. Kolejna mapka na dziś. Grand Arena Showdown, tym razem Hard Demon. Coś, czego do tej pory pojawiło się jeden albo dwa tylko u mnie na kanale. Hard Demon, polecony przez niejakiego Dajcie mi wygrać na YouTubie, podrzucam komentarz, a właściwie trzy komentarze, bo podrzuciłeś mi to pod trzema różnymi odcinkami, bardzo prosząc wręcz, żebym ograł tę mapę, więc zgodnie z prośbą, ta mapa się pojawia, oglądasz ją teraz, teraz jeszcze nie wiem, czy ją ukończyłem, obawiam się, że jej nie ukończę, bo wydaje się okrutnie trudna. Jeśli miałem problem z logotami, to tutaj może być jeszcze gorzej. Zobaczymy. Grand Arena Showdown, proszę. Geometry Dash. Ultimate Dasher enters the arena. Damn. Znaczy, z tych wszystkich mapek, które widziałem, to nie jest najbardziej imponujące, ale wygląda ładnie. Mogę wyciszyć tych ludzi? Dziękuję. Denerwowali mnie te krzyki. Dobra. Arena cała wrze. Tutaj tłum mnie cheeruje na górze, ale też na czacie powodzenia. Dobra, co tu się dzieje? Mogę po tym skakać. What the fuck? Dobra, rozumiem, że mam przeżyć, tak? Ile czasu? 300 sekund. 5 minut, okej. Okay. Brzmi jak plan. Czyli znowu wybił. Kto? XD. O nie! Jakbym tego nie przeczytał, to bym tego uniknął. Halo? Aha, w ogóle to są... She's in love with you, to jest ksywa. Oni tutaj po prostu losują mi się tutaj rzeczy, różne hazardy, różnych ludzi, tak? Którzy je stworzyli. Fajne! Co za potwór kazał ci w to grać? No przeczytałem właśnie. Przeczytałem właśnie, to jest nick... Dajcie mi wygrać, dajcie mi wygrać. Na YouTubie będzie widać, bo go podrzucę. Możesz sobie sprawdzić, bo pod każdym ostatnim odcinkiem wrzucał tę mapę. Na YouTubie. Jest prośba o zagranie w to. Creepy przeszkoda? Fajnie. Ja chętnie bym to czytał, tylko czytanie tego spowoduje, że przegram, więc wolę jednak zrezygnować z czytania na rzecz wygrywania. The fuck? Ale to jest niepokojące. Co jest? Ślimaku, co jest? Creepy shit. O wow, halo. Dobra. Okej. The fuck? Dobra, dobra. Okej. Okay. Fire in the hole! To jest dźwięk, który był w The Tower, tak? Który? Fire in the hole. Czy w jakiejś, na pewno w jakiejś mapie, którą ogrywałem. Wydaje mi się, że to było The Tower, nie? W sensie mod oficjalny. Na razie jest to całkiem... Spikes. Not Spike. Co? Jak miałbym tego uniknąć? A, zapomniałem, że... Tak, oznaczyliście mi to faktycznie. W sumie był. Matko, ta mapa wymaga ode mnie dużego skupienia, bo te rzeczy się nie powtarzają, one się losują, więc... Okej, okay, spoko.
The fuck, co to było? Halo! Straszy mnie! Rozumiem, że jak się na mnie pojawi, to umrę. Okej. Okay. The fuck? No, chciałem wyjść z tego właśnie. Wow, dobra. Trochę się tu dzieje, słuchajcie. What the fuck? No Jezu, w ogóle... Ja się czasem skupiam, bo patrzę na te wszystkie rzeczy, które się tu dzieją. Najgorsze jest to, że losuję ich się po kilka, to znaczy, że ta mapa jest po części losowa, jeśli chodzi o poziom trudności. Oh no... O Jezu, nie zareagowałem wystarczająco szybko. Dobra, słuchajcie. Zakładam drugą słuchawkę i lecę, ale tylko koła zielono... Aha, BTW niektóre z tych bossów są niemożliwe do wyminięcia, więc musisz mieć szczęście. A, okej, okay. To świetnie. Nie, logotomi. Ja mam traumę z logotomi. Ja nie mogę, ja zaraz panikuję, jak to słyszę. Jaki śmieszny wulkan. Nie zauważyłem go wcześniej. A może go nie było po prostu. O. Aha, to mnie zabija. W sensie, no mogłem się spodziewać, że wszystko mnie tu zabija. Dobra, ja się za bardzo bawię. Powinienem raczej się skupiać na samym unikaniu, a nie starać się jeszcze szpanować skacząc na jump orbie. Chociaż to w pewien sposób pomaga, bo jestem na środku planszy i mam większe szanse na unik. Bo że akurat się pojawi nieodpowiedni boss, to wtedy nie. Creepy shit. Te uśmieszki wcale nie pomagają, to się robi jeszcze bardziej creepy po prostu. Okej. Dobra, muszę go po prostu zostawić za sobą gdzieś. Żeby trzymać się od niego jak najdalej. Jezus Maria, co to jest? Znowu? Gorszego połączenia nie było? Dobra, tu jestem w miarę bezpieczny, nie? Mniej więcej tu byłem bezpieczny od tych dwóch bossów. Już tak niewiele muszę się ruszać, to jest duży plus. Dobra. Znowu ty? O, mam farta, pecha. Znaczy złożenie tych dwóch bossów nie powinno być zbyt trudne. Bo ten ptaszor nie atakuje w ogóle dolnej części mapy. Więc mogę sobie po prostu istnieć tu i przeżyć. Smok zionie ogniem, dobra, pamiętałem. A? Co to były za strzałki? Aha, dobra, on się schyla albo kumam. Spikes. Not a spike. O. Znowu ty. Dobra. Stoję. Faktycznie no, to jest spike. Wo! God damn it! Jestem przerażony, słuchajcie. O matko, co? Jezusie. Nie widzę nawet tych kółek, gdzie one są? Nie zginąłem. Ja cię szpierdzielę. O!
Co to jest? Boże, strzelają. Nie patrzę na czas. Nieważne, jak ile mam jeszcze czasu. Ważne, że muszę dalej żyć. Okej, skoczek. Skoczek jest łatwy. Pomocy. Panikuję. Panikuję! Halo! Nie no, ja mam teraz serce w gardle, nie? Dobra, kolce lubię. W miarę je widzę, więc jest git. Co to jest? Czym ty jesteś? Nie zauważyłem czerwonych. Ja pierdziele. Co to była za dziewczynka? W ogóle nie patrzyłem przez to na kolce. Co to była za dziewczynka? A nie patrzyłem na czas, wiesz, zupełnie, nawet nie mam pojęcia, ile mi zostało czasu jeszcze. Co to była za dziewczynka? Czy ta dziewczynka coś robi, czy ona po prostu była sprawcą tych... tych pił, które latały. Takie miejsca na mapie, które ja lubię, w których ja lubię być. Zapomniałem o... Dobra, jeszcze raz. Full focus, moment, bo to druga słuchawka. I teraz was ignoruję przez 5 minut. Mam nadzieję, że przez 5 minut. W sensie mam nadzieję, że dokładnie tyle czasu was będę ignorował. Czy jak kiedykolwiek nie zginę od tego XD? Muszę sobie podskakiwać, żeby łapać fokus, bo w takich sytuacjach, gdzie czuję się bezpieczny, łatwo mi zginąć. Nie mrugaj! Nie mrugaj! Co to? Uwaga na gwiazdki. A to było XD! Uniknąłem XD! Dobra, dopóki są we dwóch, to jest git. Jak nikt nie dołączy, to będzie okej. O nie! Uspokój się! Nie! Nienawidzę tego, nie znoszę! Czemu mi to losujecie drugi raz? Dobra, to mnie nie zabija. Podłoga mnie nie zabija w końcu. Przeżyj. Nie wiem ile czasu. Jezu, co to jest? Kto połączył te dwie rzeczy? Wiem, że już to robiłem, ale mnie przeraża dalej. Nie! O, nie złapałem się góry. God damn it! Co ty pier... La Luna, co ty pierdolisz? Przepraszam, wiem, że na co dzień nie przeklinam za bardzo. Czasem jak się zdenerwuję, ale teraz to już się tak... Ja cię sunę. Ta mapa ma jeden taki ciekawy koncept, że... Normalnie, jak grasz czy w normalny tryb, czy nawet w platformówkę, to często patrzysz na taki big picture, czyli starasz się oceniać jakiś większy obrazek, jakąś większą część mapy, szykować się na kolejne kroki. A tutaj najlepiej, co trzeba zrobić, to sfokusować się totalnie na twoim małym robociku i upewnić się, że nie będzie pod nim czerwonego koloru. Jak się tylko na nim pojawia czerwony kolor, to spierdzielasz. Co? XD zapomniałem, no znowu XD. To jest dobry dead zone, po prostu widzisz taką strzałkę i potem wszystko pod tobą to jest jeden wielki dead zone. Jak taki wielki środkowy palec, który spada i mówi fuck you. Umierasz. Dobra, koniec komentowania. Dobra.
Powinienem się trzymać na dole i raczej starać się... O! Nie trzymać się na dole. Nie trzymać. Trzymać się dokładnie tu, gdzie jestem. To jest bardzo dobre miejsce. Nie powinienem się z niego ruszać. Jest świetnie. Dobra. Ślimak i dobra. Czyli trzymamy się dołu i unikamy tego, jeżdżąc z prawej na lewą. Twitch.tv/wiemjak. Czy jakoś tak. Generalnie XD ze mnie, no. Dobra, przełożę się tutaj, bo to dwa razy w tym samym miejscu raczej nie spada. Okej. Okay. Też nie jest najlepsze połączenie, szczerze mówiąc, ale... Nie, don't blink. A ta impreza jest strasznie zła, bo ona bardzo dużo ogranicza widoku. O. Dobra, to jestem bezpieczny. Przed tymi dwoma nie ma potrzeby, żebym się chował, nie? Stoję. Coś jeszcze tu wyskoczy? Zero? Grand Arena Showdown, dziękuję, dobranoc. Ale fajna piosenka. A nie mogę zeskipować, bo nie zebrałem monety, tak? Nice. Dobra piosenka, ale 100% dadzą mi za to copyright strike. Dobrze, to hasełko zostanie nazwą mojego odcinka, tylko wdam gwiazdki. A na ten moment jeszcze dorzucę ten mem. Laluna, co ty pierdolisz? Było tak kiedyś, to było... Nie pamiętam, kto tak powiedział. Warnęga? Chyba? Nie. A tym bardziej Endless Mode. Dziękuję. Grand Arena Showdown. Słuchaj, ziomuś z YouTube'a. Przepraszam, dajcie mi wygrać, dobrze pamiętam? Dajcie mi wygrać. To była fajna mapa. Podobało mi się. Naprawdę, podobało mi się. Zajęła mi trochę, bo zdaje się, tak patrząc na czas streama, z 40-50 minut. Ale naprawdę mi się podobała. No. Wymagało ode mnie zapamiętania pewnych rzeczy i do tego jakiejś zręczności w łapce, więc spoko, fajnie. Dobra, no to co? Kolejny levelek polecony przez kogoś z czatu. Doskonale. W sensie, bardzo się cieszę, że jesteście tacy aktywni w ogóle na tym streamie. Super mnie to cieszy, bo po prostu mogę mieć i kontakt taki poza Geometry Dashowy, czytaj, po prostu sobie z wami pogadać, ale też zawsze jak czegoś potrzebuję, czy jak wy macie ochotę podrzucić mi jakąś minę pod nogi, to ja z przyjemnością dla was na tej minie wybucham. Tym razem Stella Infection. Matthew, dzięki. Lecimy z tą mapą. Dobra, klimat tej mapy już powoduje, ja zakładam drugą słuchawkę. Się wdrażamy, słuchajcie. Settings? Light bar, health bar. Don't get circled. Back.
Play. Wow, wow! Coś się, halo, dzieje się. What the hell? A bo ja mam paliwo skończone tu. A prosili mnie, nie daj się okrążyć. Dobra, dawaj główkę. Dawaj główkę. O szlak. Całkiem są hojnie, jeśli chodzi o życie na razie. Dobra, nie tracić za dużo życia, bo to... Ała! O Jezu, co ja zrobiłem najlepszego? Nie daj się okrążyć, no nie daj się okrążyć. Ach, wleciałem centralnie w ten promień, wiem. Okej, wreszcie zrozumiałem ten wskaźnik, że faktycznie mam ograniczony. Nie myśl, że tak łatwo ci pójdzie, ziomek, teraz. Dobra. Czemu nie mogę lecieć wyżej? Aha, no. Co? Halo, dlaczego? Nie! Kto pomyślał, że to jest dobry pomysł, żeby zespawnić mi potem dwa? Ja się muszę nauczyć przede wszystkim kontroli postaci, bo problem jest taki... że ja nie ogarniam sterowania, a oni mnie wrzucają od razu na bardzo głęboką wodę. Jak zabijesz jednego, to wygrywasz? Serio? No wiecie co, zespawnować mi dwóch bossów i powiedzieć, że mam zabić jednego? No jak mi otoczyli, halo! No mówili, nie daj się otoczyć, ale jak mam to niby zrobić? Tym razem Metroid Dread i Prime. A tak w ogóle, co się stało z Geometry Dash na Switchu? Dobre pytanie. Nawet nie wiedziałem, że było oczywiście. O nie, nie chciałem jeszcze... O, przywoływać drugiego właśnie. Bardzo chciałem uniknąć przywołania drugiego. Bardzo chciałem. Bardzo nie wyszło. Pomocy. O, dobra, dobra. Może dożyję jeszcze jednej potki. Który będzie strzelał? Okej. Walić tam kolidowanie z nimi jak... No płotka była. Moje świnki morskie spanikowały i się wystraszyłem. W pewnym momencie tak dużo HP straciłem, bo wpadłem w tego węża. Bo mnie po prostu doprowadziły do stanu paniki. Dobra.
dwa przeciąłem. Teraz to już naprawdę muszę zrobić ostatnią próbę, bo się spóźnię. Za dużo sobie pozwoliłem. Nie. Ostatnia próba. To nie byłaby ostatnia próba. Dobrze wiecie, że nie byłaby ostatnia. Uff. Ale to była superowa walka z bossem. W pewien sposób przypadkowa forma poruszania się tych ziomeczków. Dodatkowe te ataki, które powodowały, że nie mogłem ich wpędzić w taką pętlę zachowań. Mistrzostwo świata. Do tego dość trudna, no bo właśnie spędziłem nad nią 50 minut, czego się zupełnie nie spodziewałem, mimo że to było jedno starcie z bossem, który nie miał za dużo HP. Niesamowite. Naprawdę bardzo mi się podobało. Jestem fanem tej mapy.